Tak wyglądał pogrzeb Jerzego Popiełuszki. Zamordowanego księdza żegnały setki tysięcy ludzi. Października 2024 roku przypada 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan Solidarności i obrońca praw człowieka w PRL został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Podczas pogrzebu duchownego żegnały go setki tysięcy ludzi. Obok zdjęć z ceremonii nie sposób przejść obojętnie. Spis treści: od męczeńskiej śmierci Jerzego Popiełuszki minęło już 40 lat, tak wyglądał pogrzeb Jerzego Popiełuszki. Od męczeńskiej śmierci Jerzego Popiełuszki minęło już 40 lat, Jerzy Popiełuszko to postać, o której z pewnością słyszał każdy. Urodzony 14 września 1947 roku, duchowny w czasach PRL zasłynął jako obrońca praw człowieka i kapelan warszawskiej Solidarności. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych, a po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się władzy. W kościele Święty Stanisława Kostki od 28 lutego 1982 roku organizował pamiętne msze za ojczyznę, które sprawiły, że zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce. Z czasem działalność ksiądz Jerzego Popiełuszki władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. W czasie stanu wojennego władze PRL wielokrotnie oskarżały go o prowadzenie wywrotowej działalności politycznej, przez co stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Ostatecznie duchowny został porwany 19 października 1984 roku przez agentów SB, którzy niedługo później z zimną krwią go zamordowali. Według późniejszych zeznań sprawców, ci porwali księdza z jego samochodu i skrępowanego zamknęli w bagażniku ich auta. Ksiądz Popiełuszko próbował się wydostać, dlatego porywacze co jakiś czas zatrzymywali się i bili go do utraty przytomności. Finalnie związali go w taki sposób, że każda próba wyprostowania nóg powodowała duszenie. Mordercy zeznali później przed sądem, że na zaporze na Wiśle we Włocławku zrzucili duchownego z wysokości kilkunastu metrów do wody. Prawdopodobnie ksiądz Popiełuszko wciąż jeszcze żył. 30 października 1984 roku z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętle na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. Sprawcy morderstwa otrzymali wyroki od 14 do 25 lat pozbawienia wolności: Grzegorz Piotrowski 25 lat, Adam Pietruszka 25 lat, Leszek Pękala 15 lat, Waldemar Chmielewski 14 lat. W 1986 roku w wyniku interwencji Czesława Kiszczaka sprawcom złagodzono wyroki, Pietruszce karę 25 lat zamieniono na 15 lat, Pękali zmniejszono 15 lat na 10 lat, Chmielewskiemu 14 lat na 8. Rok później doszło do kolejnego złagodzenia kary. Pietruszka dostał 10 lat, wyszedł na wolność w 1995, Pękala dostał 6 lat, Chmielewski 4 lata i 6 miesięcy, a Piotrowski z 25 lat odsiedział 15 lat i wyszedł na wolność 16 sierpnia 2001 roku.
Tak wyglądał pogrzeb Jerzego Popiełuszki, choć początkowo planowano pochować Jerzego Popiełuszkę na warszawskich Powązkach na prośbę proboszcza parafii św. Stanisława Kostki, matki księdza, wiernych i licznych przyjaciół, ceremonia odbyła się w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie także spoczęło jego ciało, pogrzeb odbył się 3 listopada 1984 roku i przyciągnął w okolice kościoła olbrzymie tłumy. Ceremonia szybko przekształciła się w wielką manifestację. W pogrzebie uczestniczyli m.in. Lech Wałęsa czy Jacek Kuroń.